Poznańscy kibice, rozgoryczeni ostatnimi niepowodzeniami piłkarzy Lecha, nielicznie przybyli na spotkanie z Hutnikiem Kraków. Pierwszą strzelili w 28 minucie gospodarze, a zdobył ją Brzęczek. 4 minuty przed zakończeniem pierwszej połowy, po strzale Moskala, piłka odbiła się od pleców Remienia i wpadła po raz drugi do bramki Krakowia. 120 sekund później, wspaniałym uderzeniem z odległości 17 metrów, popisał się Sermak i krakowianie zdobyli tuż przed przerwą honorowego gola. W drugiej części meczu Lechici przyspieszyli grę. Ich akcje były jeszcze bardziej niebezpieczne. Zupełnie nie radził sobie blok defensywny Hutnika. Efekt w 63 minucie po dośrodkowaniu Araszkiewicza Wczypczak zdobył trzecią bramkę. W 39 minucie po podaniu podbrożnego Araszkiewicz po raz czwarty ulokował piłkę w bramce Krzysztofa Tyrpy. Od 71 minuty kolejne trzy bramki dla poznaniaków zdobył Kazimierz Moskal. Wszystkie po podaniach Jerzego Podbrożnego, który tym razem mniej strzelał, ale celnie podawał kolegom. Ostatnia, siódma bramka padła tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego. Lech dzięki słabej grze w obronie Hutnika zaprezentował niespotykaną dotąd skuteczność i pokonał krakowian aż 7-1.